W 2014 roku brytyjska odzieżowa marka Whistles wypuściła na rynek linię koszulek z napisem „Tak wygląda feminista”. Ta linia odzieżowa była częścią kampanii promocyjnej, w ramach której powstała sesja zdjęciowa ze słynnymi brytyjskimi aktorami i aktorkami noszącymi na sobie rzeczone koszulki. W tę kampanię zaangażowany był również magazyn modowy Elle oraz feministyczne stowarzyszenie The Fawcett Society, które zadbało o merytoryczny aspekt całego przedsięwzięcia. Logika tej kampanii wydawała się dość oczywista. Whistles chciało zaprezentować się jako etyczna marka odzieżowa, która dba o świadomość społeczną i chce reprezentować pozytywne, progresywne wartości, takie jak równość płci. Znormalizowanie myślenia osoby jako o feminiście albo feministce z pewnością pomoże wielu osobom oswoić się z równościowymi ideami, a marce odzieżowej zarobić. Społeczeństwo dostanie więc normalizację feminizmu, konsumenci fajny ciuch, a Whistles sympatyczny zysk. Wydaje się więc, że jest to sytuacja, na której skorzystają wszyscy, prawda? No cóż, okazało się, że nie, niespecjalnie. Jakiś czas po wystartowaniu tej kampanii marketingowej brytyjska gazeta Daily Mail ujawniła, że koszulki sprzedawane w ramach tej akcji wyprodukowane były w spartańskich warunkach przez krawcowe imigrantki na Mauritiusie. Kobiety pracujące nad feministycznymi koszulkami pracowały za wypłatę na samej granicy minimum egzystencjalnego i mieszkały stłoczone po 16 osób w jednym, stosunkowo niewielkim pomieszczeniu. W wypowiedzi dla Daily Mail jedna z krawcowych zastanawia się, jak produkowane przez nią koszulki mogą być feministyczne, skoro produkowane są przez kobiety uwięzione w wyzyskującym je systemie ekonomicznym, z którego nie mają żadnej możliwości ucieczki. Nie istnieje coś takiego jak etyczna konsumpcja w kapitalizmie. Jeśli od dłuższego czasu poruszacie się po lewicowych albo lewicujących kręgach społecznych, w internecie albo w realnym życiu, z pewnością zdarzyło wam się wielokrotnie przeczytać albo usłyszeć te słowa. To bardzo popularny slogan, używany głównie przez lewicowców młodszego pokolenia. Próbowałem prześledzić jego historię, ale udało mi się ustalić w zasadzie tylko tyle, że powstał on najprawdopodobniej w okolicach 2014 roku i od tamtego czasu cieszy się nieustającą popularnością, szczególnie w takich miejscach jak Tumblr, Reddit czy facebookowe grupy. Bardzo wiele osób powtarza ten slogan bez większego zrozumienia i nie ma w tym niczego dziwnego, bo po pewnym czasie nawet najbardziej błyskotliwy i przemyślany tekst zaczyna brzmieć absurdalnie. Jeśli jest bezmyślnie reprodukowany przy każdej nadarzającej się okazji, niezależnie od tego, jak adekwatnej. Dlatego postanowiłem wziąć go na warsztat i przeanalizować, co właściwie kryje się za nim i czy w ogóle ma on jakieś przełożenie na rzeczywistość, a jeśli tak, to właściwie jakie? No cóż, przekonajmy się. Zacznijmy od podstaw. W każdym systemie ekonomicznym rzeczy tworzone są w określony sposób i na określonych warunkach. W praktyce systemy ekonomiczne różnią się tym, kto pracuje i kto jest posiadaczem owoców tej pracy. Według Karla Marksa w kapitalizmie osoba wytwarzająca jakieś dobro nigdy nie otrzymuje uczciwej zapłaty stanowiącej równowartość wykonanej przez siebie pracy. Część wypracowanej wartości zawsze zabiera dla siebie pracodawca, właściciel kapitału, dla którego pracuje osoba wytwarzająca dobra, jak szewc, albo realizująca usługi, jak cyrkowy klaun. Nie mam pojęcia, czemu powiedziałem cyrkowy klaun. Kapitalista może sobie na to pozwolić dlatego, ponieważ posiada środki produkcji. Rzeczy, bez których nie da się stworzyć innych rzeczy albo oferować usług. Tak samo jak właściciel jedynej studni na pustyni może dyktować ceny za szklankę wody, tak osoba posiadająca kapitał może decydować o tym, ile będzie płacić swoim pracownikom, a ile zabierać dla siebie, tylko z tytułu posiadania środków produkcji. Oczywiście jeśli z tym przesadzi, pracownicy urządzą mu rewolucję i utną mu głowę na gilotynie, ale wtedy to już nie będzie kapitalizm. Przynajmniej dopóki po rewolucji ktoś inny nie zawłaszczy środków produkcji dla siebie. Co, jak pokazuje historia, zdarza się niestety dosyć często. Pracodawca zawsze będzie dążył do tego, by zatrzymać dla siebie możliwie największą część wypracowanego zysku, ponieważ kapitalizm działa w taki właśnie sposób. Konkurencja jedynie intensyfikuje ten proces, ponieważ każdy chce wyrwać dla siebie możliwie największy kawałek tortu, przeważnie kosztem swoich pracowników. Ten proces nazywamy wyzyskiem. Z tego punktu widzenia, każda rzecz wyprodukowana w kapitalizmie jest rezultatem wyzysku osób, które pracowałyby daną rzecz stworzyć, klasy robotniczej. A zatem kupując, no cóż, właściwie cokolwiek, mamy całkowitą pewność, że nasz nabytek został stworzony przez kogoś, kto padł ofiarą wyzysku. A ponieważ w ekonomii wszystko powiązane jest ze wszystkim innym, oznacza to, że nawet jeśli pójdę do jakiejś spółdzielczej wegańskiej knajpy,
gdzie wszyscy jej pracownicy są jednocześnie właścicielami i wspólnie zarządzają interesem oraz uczciwie dzielą się dochodem, to najprawdopodobniej oni korzystają w swoim biznesie z produktów tworzonych przez kapitalistyczne, wyzyskujące firmy. A nawet jeśli jakimś cudem tego nie robią, to na pewno robią to jakieś przedsiębiorstwa gdzieś dalej, na którymś kolejnym ogniwie tego łańcucha. To właśnie oznacza ten slogan. Nie istnieje coś takiego jak etyczna konsumpcja w kapitalizmie. Niemożliwa jest konsumpcja bez bezpośredniego albo pośredniego uczestnictwa w wyzysku. Dopiero wtedy, gdy w 100% zmienimy sposób produkcji na taki, który nie opiera się na kapitalizmie, a na jakimś uczciwszym dla pracowników systemie, w którym będą oni dostawali całkowitą zapłatę za wykonywaną przez siebie pracę, wtedy będziemy mogli konsumować wytwarzane dobra w sposób etyczny. Oczywiście, zanim do tego dojdzie, musimy jednak jakoś żyć. Musimy nosić ubrania, by nie zmarznąć, musimy jeść jedzenie, by nie umrzeć z głodu, musimy mieć dach nad głową. To zmusza nas wszystkich do uczestnictwa w kapitalizmie. Kupowania ubrań wyprodukowanych w koszmarnych warunkach w krajach globalnego południa, kupowania oraz spożywania jedzenia wyprodukowanego w nieetyczny sposób oraz pracowania często w firmach, które odpowiedzialne są za zanieczyszczanie środowiska naturalnego, wyzysk oraz wiele innych paskudnych rzeczy. Paradoksem tej sytuacji jest fakt, iż osoby, które w największym stopniu mogą pozwolić sobie na etyczniejszą konsumpcję w kapitalizmie, najczęściej są tymi o najstabilniejszej sytuacji ekonomicznej, czyli beneficjentami kapitalizmu. Takie osoby stać na diagnozowanie rynku w poszukiwaniu etycznie wyprodukowanych produktów oraz skupowanie tych produktów, które przeważnie są droższe niż te produkowane nieetycznie. Do tego potrzeba czasu, edukacji, świadomości społecznej i pieniędzy. A te rzeczy najczęściej nie są dostępne dla większości ludzi zmuszonych do życia w kapitalizmie. I tak koło się zamyka. Oczywiście z przyczyn, o których mówiłem wcześniej, nawet to nie będzie 100% etyczna konsumpcja. Całkiem nieźle obrazuje to fragment książki Zbrojni, autorstwa Terry'ego Pratchetta. Zbrojni są opowieścią rozgrywającą się w ramach cyklu fantazy o świecie dysku, fikcyjnym uniwersum, w którym żyją elfy, trolle i krasnoludy, istnieje magia, ziemia jest płaska i spoczywa na grzbiecie wielkiego żółwia sunącego przez kosmos, a policja czasami nie jest kompletnie bezużyteczna. I jeśli mam być szczery, to ten ostatni element jest w tym wszystkim najmniej wiarygodny. Głównym bohaterem Zbrojnych jest Samuel Vimes. Kapitan Straży Nocnej, który wywodzi się z nizin społecznych, jednak w ramach kolejnych tomów cyklu nieustannie awansował, aż w końcu stał się jedną z najbogatszych, najpotężniejszych i najbardziej wpływowych osobistości w Ankh-Morpork, mieście, w którym rozgrywa się akcja wielu książek z tej serii. Mimo to Vimes nadal w bardzo dużym stopniu zachował nawyki i sposób bycia oraz sposób myślenia osoby z klasy robotniczej. Pratchett często używał tej postaci w celu zobrazowania krytyki społecznej i obserwacji, jak różni się życie osób z klasy robotniczej od tych należących do klasy panującej. Jak choćby w absolutnie fantastycznym fragmencie o obuwniczej teorii niesprawiedliwości społecznej, w internecie znanej powszechnie jako buty Vimesa. Weźmy na przykład buty. Vimes zarabiał $38 miesięcznie, nie licząc dodatków. Porządna para skórzanych butów kosztowała $50. Ale para butów, na jaką mógł sobie pozwolić, całkiem przyzwoita na jeden czy dwa sezony, bo potem zupełnie przetarła się tektura przeciekająca jak demony, to koszt około $10. Takie właśnie buty zawsze kupował Vimes i nosił je, aż podeszwy były tak cienkie, że w mgliste noce po kamieniach bruku poznawał, gdzie w Ankh-Morpork się znajduje. Jednak dobre buty wytrzymywały lata, długie lata. Bogatego stać na wydanie $50 na parę butów, w których po 10 latach wciąż będzie miał suche nogi. Tymczasem biedak, którego stać tylko na tanie buty, wyda w tym czasie $100, a nogi i tak stale będzie miał przemoczone. To właśnie kapitan Vimes nazywał obuwniczą teorią niesprawiedliwości społecznej. Okej. Obuwnicza teoria niesprawiedliwości społecznej sama w sobie opowiada o czymś nieco innym niż etyka konsumpcji. Jest metaforą tego, jak wysokie zarobki ułatwiają oszczędzanie, ponieważ pozwalają kupować trwalsze, bardziej wytrzymałe rzeczy, co na dłuższą metę jest mniej kosztowne, więc pozwala odłożyć więcej pieniędzy. Ale jako przykład tego, o czym mówimy w tym miejscu, funkcjonuje całkiem nieźle i nie trzeba jej nawet specjalnie naciągać. Bogata osoba wie, gdzie kupić buty, które będzie nosić 10 lat i stać ją na taki zakup. Uboga osoba kupi najtańsze buty, bo na inne jej nie stać, przez co zużyje ich więcej. Hasło "nie istnieje coś takiego jak etyczna konsumpcja w kapitalizmie" oznacza zatem to, iż nie powinniśmy przerzucać odpowiedzialności za wyzysk na konsumentów, bo to nie oni są jego przyczyną.
większość konsumentów w taki czy inny sposób też jest zresztą wyzyskiwana, bo uczestniczy w kapitalizmie nie tylko jako konsument, ale też jako osoba pracująca i wytwarzająca jakieś określone dobra, albo świadcząca jakieś usługi. Na pewno znacie ten mem z przemądrzałym gościem ze studni, który próbuje zaorać ludzi krytykujących kapitalizm, wytykając im, że jednocześnie sami przecież funkcjonują w kapitalizmie. Jest to ostatni kadr krótkiego komiksu autorstwa amerykańskiego artysty Matta Borsa. Na pierwszym kadrze widzimy młodą kobietę, która krytykuje korporację Apple za niepłacenie podatków. Widząc to, główny bohater tego komiksu zarzuca jej hipokryzję, ponieważ kobieta robi to za pomocą iPhone'a, urządzenia wyprodukowanego przez Apple. Jestem pewien, że większość z Was spotykała osoby posługujące się taką argumentacją, czy to w internecie, czy to w życiu codziennym. Bors w kolejnych kadrach swojego komiksu pokazuje, jak wadliwa jest to logika, jeśli będziemy stosować ją konsekwentnie. Na trzecim kadrze widzimy mężczyznę, który dochodzi do wniosku, że samochody powinny mieć pasy bezpieczeństwa. Główny bohater komiksu wytyka mu, że przecież kupił samochód, co ma sugerować hipokryzję. Ostatni kadr, ten najczęściej cytowany w internecie, pokazuje osobę żyjącą w średniowieczu, która twierdzi, że powinniśmy jakoś poprawić społeczeństwo. Główny bohater wytyka jej, że przecież żyje w społeczeństwie. Ta puenta obnaża słabość całej tej argumentacji. No więc nie, krytykowanie kapitalizmu, jednocześnie żyjąc w kapitalizmie, nie jest hipokryzją. Tak samo jak nie jest hipokryzją krytykowanie polskiego rządu, jednocześnie żyjąc w Polsce. Wręcz przeciwnie, funkcjonowanie w jakimś systemie jest powodem, dla którego go krytykujemy i szukamy alternatywnych, lepszych rozwiązań. Bo na własnej skórze odczuwamy, jak wadliwy jest obecny system. I wskazywanie jego wad oraz myślenie o tym, jak je wyeliminować, to naturalna reakcja, nie jakaś logiczna sprzeczność. Niepokoi mnie jednak coś trochę innego. Od pewnego czasu zauważam, że ten slogan coraz częściej traktowany jest nie jako diagnoza tego, co jest nie tak z kapitalizmem, ale jako usprawiedliwienie własnego albo cudzego konformizmu. Skoro niezależnie od tego, jak bardzo będziemy się starać, i tak nie uda nam się osiągnąć etycznej konsumpcji w kapitalizmie, to oznacza, że nie warto robić niczego w tym względzie, niczym się nie przejmować. Hulaj dusza, piekła nie ma. Nic nie ma sensu, wszystko jest dozwolone. Skoro z góry skazani jesteśmy na porażkę, nie warto nawet próbować. Nie wydaje mi się, żeby tak to wyglądało. Przede wszystkim sprawa nie jest przecież zero-jedynkowa. W każdym systemie ekonomiczno-społecznym jesteśmy w stanie podejmować mniej lub bardziej etyczne decyzje w ramach narzuconych reguł gry. Kapitalizm, jeśli chcemy w nim przeżyć, do pewnych nieetycznych rzeczy nas zmusza, na przykład do konsumpcji nieetycznie produkowanych zasobów, do pewnych nas motywuje, na przykład do nadmiernej konsumpcji albo monetyzowania wszystkich aspektów naszego życia, a w pewnych kwestiach mimo wszystko pozostawia nam jednak pewien wybór i indywidualną decyzyjność. Oczywiście granice między tym, co musimy, a tym, czego nie musimy, często są płynne i dla każdej osoby ustawione są nieco inaczej. Inna sprawa, że samo ograniczanie konsumpcji nie rozwiąże problemu. Nawet gdybyśmy wszyscy i wszystkie zrobili absolutnie wszystko, co tylko możliwe, by ograniczyć własną konsumpcję do egzystencjalnego minimum, zbyt wiele to nie zmieni. Nadal będzie istniała kapitalistyczna infrastruktura funkcjonująca tak jak do tej pory, po prostu więcej rzeczy szłoby do kosza na śmieci. Tak się zresztą dzieje już teraz. Globalnie produkujemy prawie 2 razy więcej żywności niż potrzeba do wykarmienia całej populacji ludzkiej. I wiele z tego jedzenia ląduje w koszu nie dlatego, że jest z nim coś nie tak, ale dlatego, że wyprodukowano więcej niż jesteśmy w stanie zjeść. Jeszcze raz. Nie oznacza to, że nie powinniśmy w miarę naszych skromnych możliwości dbać o to, by konsumować etycznie i z głową. Oznacza to jednak, że w parze z naszymi własnymi indywidualnymi działaniami powinniśmy myśleć szerzej o tym, jak zmienić zasady gry na zdrowsze i uczciwsze dla wszystkich. Nie tylko o tym, jak minimalizować szkody w ramach grania według ustalonych zasad. Bo prędzej czy później będziemy musieli je zmienić. Kapitalizm to system ekonomiczno-społeczny, który zakłada nieskończony wzrost. Najbogatsi przez cały czas konkurują ze sobą, by mieć jeszcze więcej. Problem polega na tym, że rzeczywistość nie działa w taki sposób. Rzeczywistość ma limity, doba ma limity, ludzie mają limity, planeta ma limity. I w pewnym momencie dojdziemy do ściany, a iluzja nieskończonego wzrostu pęknie jak mydlana bańka. I lepiej, żebyśmy do tego czasu wymyślili jakiś naprawdę dobry plan awaryjny. Bo potem może być już za późno. Dzięki za wysłuchanie mojego wideo eseju. Mam nadzieję, że nie zabrzmiałem zbyt pryncypialnie, nie było to moim celem. Na wypadek, gdyby nie było to jeszcze oczywiste, nie mam zamiaru nikogo rozliczać z tego, na ile ktoś konsumuje etycznie, a na ile nie, w kontekście pozycji społecznej albo zarobków danej osoby, albo czegokolwiek. Nie wydaje mi się, by było to produktywne i zdecydowanie nie mam zamiaru oceniać innych ludzi według standardów, które wyznaczyłem sam dla siebie.
Jednakże mimo wszystko zachęcam do dbania o na tyle etyczną konsumpcję, na jaką jesteście w stanie sobie pozwolić. Świata to oczywiście nie zmieni, ale pozwoli wyrobić sobie zdrowe nawyki, co według mnie zawsze ma jakąś wartość i może zainspirować do takiej zmiany osoby w waszym otoczeniu. Ode mnie to już tyle na dziś. Jeśli umknęła wam ta informacja, to niedawno zrestartowałem mojego Patronite'a i dodałem nieco elastyczniejsze progi oraz nagrody za ich odblokowanie. Imiona, nazwiska i pseudonimy wszystkich osób patronujących możecie zobaczyć właśnie teraz w napisach końcowych. Jeśli chcecie dołączyć do tego grona, linki znajdziecie w opisie. Wyższe progi gwarantują wcześniejszy przedpremierowy dostęp do nowych materiałów, takich jak chociażby ten, oraz dostęp do małych mini wideo esejów wyłącznie dla osób patronujących. Specjalne podziękowania dla Adama za wspieranie najwyższego progu. Trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem.